Cześć kochani, znowu się spotykamy. Był taki okres troszeczkę dłuższy, raz półtora, prawie 2 tygodnie, że mnie tu nie było. Oczywiście ci, którzy będą oglądali za jakiś czas, nawet nie będą wiedzieli, że akurat był taki okres, że po prostu nie miałem czasu nagrywać. Miałem masę różnych zajęć prywatnych i jednocześnie szkolenie, nieszkolenie, wykłady i tak dalej, wyjazdy. No i tak czasami bywa. Życie, 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 och ty życie, jak mówił pewien filozof. Kochani, ile zabieram się za naszą pracę? O czym dzisiaj w tytuł znacie oczywiście, dziewczyny, ratujcie własne piersi, swoje piersi oczywiście. Posłużę się znowu pewnym artykułem bardzo ciekawym i również jedną z moich książką, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie? I teraz a propos, zaraz udostępnię ekran do artykułu. Będzie mowa o pani Angelinie Jolie, znana aktorka, znana na całym świecie, tak prawdę mówiąc, która jako jedna z pierwszych wykonała pewien zabieg, oczywiście zabieg, no mastektomia, oczywista sprawa. Czyli usunięcie piersi. Zazwyczaj wydaje się nam, że to usunięcie, no to znaczy, no przepraszam, wycięcie całego gruczołu, sutek i tak dalej. W tej chwili są różne metody, będziemy o tym mówić. Natomiast słuchajcie, czy to jest metoda? Ja na swoim kanale, w playliście Nowotwory, mam kilka artykułów na ten temat, między innymi na bazie Lancet i innych, z National Library of Medicine i tak dalej. Są badania naukowe, które mówią, że kompletnie to nie ma sensu. Dlaczego nie ma sensu? Posłuchajcie, zanim przejdziemy do artykułu, to może cytat właśnie z tej mojej wspomnianej książki. Jednocześnie, słuchajcie, namawiam was do zamówienia tej książki. Mówię, niektórym to się może wydać bezczelne, że tak się reklamuje. Oczywiście, że się reklamuje. Mi chodzi przede wszystkim o to, że ta wiedza, która jest zawarta w tej książce, która została mi dana, żeby dotarła do jak najszerszego forum, do jak największej ilości ludzi, żebyście poczytali, zaznajomiliście się z tym, że rak to nie wyrok, z nowotworami możemy dać radę i metody typu wytnij, otruj, spal, jak swego czasu mówiła jedna z moich fantastycznych wykładowczyń, pewna doktor nauk medycznych z Akademii Śląskiej w Chorzowie. Po prostu oczywiście mówiła to z przekąsem, że co my oferujemy, zwłaszcza lekarze onkolodzy, tylko tą metodę wytnij, otruj, spal. Czyli wiadomo, że operacja, chemia i naświetlania tylko tyle. Są również inne metody. I zanim przejdziemy do tego artykułu, bardzo ciekawego zresztą, mówiącego bardzo wiele o naszej mentalności, to cytat z tej mojej, słuchajcie, książki. Oczywiście dużo się mówi o profilaktyce nowotworowej. Ja w tej książce również mówię o profilaktyce nowotworowej, o tym, że istnieje. Ostatni rok tego planu, od 2016 do 2024 roku, polski Cancer Plan, zrżnięty, że tak powiem, wzięty, sądzę, że prawie na żywca, z planu prezydenta Clintona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który kompletnie w Stanach nie wypalił i u nas też nie wypalił. On obejmuje 30 parę chyba punktów i w tym tylko dwa punkciki dotyczące ewentualnie nas, potencjalnych pacjentów. Co moglibyśmy ze sobą zrobić? Jak mamy zapobiegać nowotworom? Bo cała profilaktyka w ujęciu systemu, wiecie o co chodzi, ma polegać na tym, żeby szybciej wykryć i zastosować szybkie leczenie. I oczywiście dla szpitali więcej maszyn, czyli tych tomografów, rezonansów magnetycznych i tak dalej, i tak dalej. Więcej szkoleń dla lekarzy, więcej leków i to jest wszystko. A pytanie, a jak wyedukować nas, potencjalnych pacjentów, żebyśmy na nowotwory nie załapali, a może chodzi, zadaję tylko pytanie, to nie jest twierdzenie,
dla żadnych sztucznych inteligencji, algorytmów, które będą to oceniały. Zadaję tylko pytanie, a może chodzi o to, żeby nas ciągle leczyć, leczyć i leczyć? Nie wiem, no nie wiem. Słuchajcie, sami musicie na te pytanie odpowiedzieć, a więc wpompowywać ciągle pieniądze w system. I z tych pieniędzy i tak nic dla nas, pacjentów, nie ma, bo dzisiaj mamy w Polsce, kochani, prawie 200 tysięcy zachorowań na nowotwory rocznie. Mamy 2024 rok. Z tego połowa umiera, 100 tysięcy ludzi umiera w Polsce na nowotwory. Za mniej więcej 10 lat, czyli mniej więcej 35, 40, 2040 rok, będzie tych zachorowań ponad 300 tysięcy, tak mówią statystyki różnego rodzaju, i będzie z tego umierało ponad 150 tysięcy ludzi rocznie na nowotwory. To jest jedno potężne miasto. Ale kochani, jakie są metody profilaktyki? Przede wszystkim wczesne badanie i wykrywanie, ale druga bardzo dobra metoda, zwłaszcza dla pań, zwłaszcza dla naszych dziewczyn, dla naszych matek, dla naszych żon, dla naszych kochanek, dla naszych sióstr, to jest, słuchajcie, amputacja piersi, profilaktyczna. Cytat z mojej książki, z tym, że pierwszą część cytatu to wziąłem z takiej strony zdrowie.tvn.pl. Amputacja piersi jako profilaktyka raka piersi. Początek cytatu. Kobiety znajdujące się w podwyższonej grupie ryzyka zachorowań na raka piersi mogą usunąć piersi profilaktycznie. Jest to zabieg rekomendowany przez lekarzy. Przez jakich lekarzy? Wszystkich lekarzy? Lekarze są zgodni. Wszyscy lekarze? Jacy lekarze? Jakie wredne uogólnienie, że amputacja zdrowej piersi w celu uniknięcia nowotworu w przyszłości jest zabiegiem słusznym. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Jassem zapewnia, że usunięcie piersi powoduje, że to ryzyko spada nawet o 90%. Zaraz, nie rozumiem. Rak piersi, usuwamy pierś, mastektomię i ryzyko zachorowania na raka piersi spada o 90%? Czy w ogóle czegoś nie rozumiem, a wy rozumiecie, o co tu chodzi? Jeszcze raz powtarzam. Jest zagrożenie nowotworem piersi. Usuwamy piersi, jest mastektomia, na przykład podwójna. I w związku z tym potencjalne niebezpieczeństwo zachorowania na nowotwór spada o 90%, a nie o 100%? I dalej. Niestety w Polsce nie są to zabiegi popularne ani refundowane przez NFZ. Jasne, bo posłuchajcie, gdyby przyszło się płacić za operację, za mastektomię z własnych kieszeni, to nie wiem, czy dużo kobiet w Polsce by się na to zgodziło. Musiałyby brać dziewczyny po prostu, być może, jakieś pożyczki w bankach. Ale gdyby to było refundowane przez NFZ, o, to nie ma sprawy. To był koniec cytatu. I teraz dalej ode mnie jeszcze kilka słów czytania z mojej książki. Po wyjątkowo głębokich przemyśleniach skłaniam się do tego, aby ten postulat specjalistów uznać za zabieg słuszny. Pod warunkiem wszakże, że ta formuła aktywnej profilaktyki, to jest moja nazwa, aktywna profilaktyka, zostanie rozszerzona. Czytelnicy, zwłaszcza płci żeńskiej, z pewnością mnie poprą, kiedy ją zaproponuję. Otóż pomysł jest taki, aby ci lekarze onkolodzy, mężczyźni, którzy propagują takąż aktywną profilaktykę w postaci mastektomii, usunięcia piersi, dokonali na sobie podwójnej orchidektomii. Oznacza to jedynie banalnie prosty zabieg w postaci amputacji obu jąder. Byłby to zabieg z pewnością słuszny. A może niech dokonają tego za jednym zamachem razem z członkiem, prąciem zwanym, tak na wszelki wypadek. Mam nieodparte wrażenie, że wówczas ryzyko zachorowania na raka jąder spadnie u nich o 100%. Orchidektomię przeprowadza się najczęściej z powodu zdiagnozowanego raka jądra, a nawet zaledwie podejrzenia nowotworu.
Bo także w tym ostatnim wypadku powinno się niezwłocznie amputować jądro. Przypuszczalnie z racji wykonywanego zawodu lekarze onkolodzy znajdują się w podwyższonej grupie ryzyka. I w rezultacie dojdzie do zachorowania na złośliwego raka jąder. Taka profilaktyczna amputacja to drobiazg. Tym bardziej, że jeśli komuś bardzo zależy na walorach estetycznych, może rozważyć możliwość wszczepienia silikonowych implantów protez obu klejnotów rodowych. A tak przy okazji cytat pewien, bardzo ważny, początek cytatu. Nie zaleca się na przykład wykonywania biopsji, uwaga, nie zaleca się wykonywania biopsji przy podejrzeniu raka jąder ode mnie, gdyż to badanie niesie za sobą zbyt duże ryzyko rozsiania w zdrowych tkankach komórek nowotworowych. A jak to jest w takim razie, jeżeli się proponuje kobietom biopsję w przypadku podejrzenia nowotworu, im się proponuje i co? I wówczas nie ma zbyt dużego ryzyka rozsiania w zdrowych tkankach komórek nowotworowych? To jest cytat z www.poradnikzdrowie.pl. I teraz pójdźmy dalej, fragment z mojej książki. Pójdźmy jeszcze dalej. A co z tymi, którzy mogą zachorować na przykład na glejaka wielopostaciowego mózgu? Co na to specjaliści od aktywnej profilaktyki? Jakie mają propozycje w tym przypadku? I teraz ode mnie. Jest 5% kobiet, czyli 5 dziewczyn na 100, które mogą zachorować na nowotwór piersi, ponieważ posiadają gen BRCA1 lub BRCA2, breast cancer typu 1, breast cancer typu 2, bo ich mamy może miały, może siostry miały i tak dalej, i tak dalej. Jest 5% takich kobiet. Więc w przypadku, co prawda, mniej niż 5% pacjentów z rozpoznaniem glejaka ma dodatni wywiad rodzinny, czyli potwierdzone przypadki występowania guzów o tym utkaniu. Tym niemniej to niskie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jednak istnieje. To potencjalne zagrożenie jest praktycznie takie same, czyli 5% ludzi może mieć glejaka. Tak samo jak 5% kobiet może być zagrożonych nowotworem piersi. Więc to potencjalne zagrożenie jest praktycznie takie same, jak w przypadku zagrożenia rakiem sutka spowodowanego mutacjami w genach BRCA1, BRCA2, o czym wspomniałem, też w około 5%. I co wówczas? Głowy usunąć tym ludziom? Profilaktyczna amputacja? Dekapitacja? Po prostu, słuchajcie, kochani, w głowie mi się to po prostu nie mieści. I teraz przejdźmy, słuchajcie, do naszego artykułu. Udostępniam już ekran. I już mamy. Z tym, że zwiększę tutaj może czcionkę, żebyście wy widzieli wyraźnie. Swoją decyzją, aha, w ogóle to jest gazeta.pl, artykuł, kochani, kochani autorki pani Anety Bańkowskiej z dnia 14 października 2024 roku, czyli praktycznie świeżynka. Swoją decyzją zszokowała świat. Teraz z operacji Angeliny Jolie słyną polskie szpitale. Cytat. Mam szansę na długie i zdrowe życie. Bardzo się bałam, ale spotkałam lekarza anioła, mówi wzruszona Natalia Walusińska. W 2023 roku jako pierwsza kobieta w Polsce przeszła operację Angeliny Jolie, którą przeprowadzono u niej nowatorską metodą. Nasz kraj jest jednym z niewielu na świecie, który ją wykonuje. No, mamy tutaj Angelinę Jolie, znaną aktorkę i tak dalej, i tak dalej. W 2003 roku Angelina Jolie zszokowała cały świat, ujawniając, że przeszła zabieg prewencyjnej, podwójnej mastektomii wraz z rekonstrukcją piersi. Aktorka podjęła decyzję po tym, jak wykryto u niej mutację genu BRCA1, co w jej przypadku wiązało się z wynoszącym 87% ryzykiem zachorowania na raka piersi. Bzdura, nie ma czegoś takiego. Obecne badania naukowe, między innymi w Lancet,
i w wielu innych periodykach mówią absolutnie, że to jest już nieprawda. I o tym ja piszę, znaczy, przepraszam, poruszałem te tematy w kilku moich audycjach na moim kanale, w playliście Nowotwory. Możecie to sprawdzić. Do tego mutacja innego genu, BRCA2, zwiększała u Jolie prawdopodobieństwo zachorowania na raka jajnika. Tu ryzyko wynosiło 50%. Dalej. Gdy poznałam wyniki. Momencik. Gdy poznałam wyniki i wizję przyszłości mojej choroby, postanowiłam działać i zminimalizować ryzyko do minimum. Moja matka walczyła z chorobą 10 lat. Teraz po zabiegu mogę powiedzieć moim dzieciom, że nie stracą matki z powodu nieuleczalnej choroby, mówiła aktorka. Nieprawda, że jest nieuleczalna. Mimo to jej decyzja była dla wielu osób niezrozumiała. Kilkanaście lat temu o prewencyjnej mastektomii po prostu się nie mówiło, a wiedza na ten temat była bardzo znikoma. Niektórzy zarzucali nawet, że Jolie zdecydowała się na operację tylko po to, aby powiększyć piersi podczas rekonstrukcji. Angelina Jolie swoim wyznaniem przyczyniła się do zwiększenia świadomości nie tylko w kwestii badań pod kątem mutacji genów BRCA1, BRCA2, ale też właśnie prewencyjnej mastektomii. O, z tym drugim to się zgadzam. Mało kto jednak wie, że od niedawna tego typu operacje przeprowadza się w Polsce metodą laparoskopową, z której już słyną nasze szpitale. Jak pięknie, nasze szpitale już słyną z tej metody. Prewencyjna mastektomia jest przeprowadzona w Polsce nowatorską metodą pod tytuł. Pierwszą taką operację w Polsce w 2023 roku wykonali chirurdzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rak piersi u kobiet budzi różne emocje, od strachu, przerażenia, po depresję, a nawet wrogość. Każdy, nawet najmniejszy krok w kierunku poprawy samopoczucia pacjenta jest niezwykle istotny. Nasz instytut jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, jednym z niewielu w Europie, w którym wykonano ten zabieg, mówiła wówczas dyrektorka instytutu profesor Iwona Maruszyńska. Nie dziwię się, słuchajcie, każdy specjalista będzie mu zależało na tym, żeby wdrażać nowości, być pierwszym. Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Chcą być pierwszymi. Dalej. Choć pierwsza profilaktyczna obustronna mastektomia połączona z rekonstrukcją piersi została wykonana w Polsce dokładnie dzień po tym, jak aktorka poinformowała świat o swoim leczeniu, lekarze wciąż szukają metod, które są mniej inwazyjne, a także wiążą się z jak najlepszym efektem kosmetycznym. O takiej technice usłyszał zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Chorób w Piersi w Instytucie, wspomniany profesor Piotr Pluta, który następnie wyjechał na Tajwan, by się jej nauczyć. Pięknie. Od 15 lat wykonuję zabiegi mastektomii, ale muszę przyznać, że ta technika jest absolutnie niezwykła. Mam nadzieję, że zmieni ona nasze spojrzenie na rekonstrukcję piersi. W Europie w zasadzie nie wykonuje się zabiegów z dostępu, jak przy operacji chirurgii plastycznej, a więc malutkie cięcie, bardzo precyzyjne preparowanie tkanek, usunięcie całej piersi i założenie implantu przez to niewielkie cięcie, mówił w 2023 roku. W konferencji prasowej poświęconej tej metodzie wzięła udział m.in. Natalia Walusińska, która jako pierwsza Polka przeszła zabieg Angeliny Jolie wykonany metodą laparoskopową. Żadnych problemów, żadnych powikłań czy dyskomfortu. Piersi wyglądają lepiej niż przedtem, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsze, że to dla zdrowia, mówiła 26-letnia wówczas pacjentka. Jak relacjonowała Gazeta Wyborcza, kobiecie widmo choroby towarzyszyło od dzieciństwa. Na nowotwór zachorowały jej babcia i mama. To właśnie dlatego pani Natalia zdecydowała się na wykonanie badań genetycznych, które niestety potwierdziły, że ma obciążenie rodzinne w postaci mutacji genów. Tymczasem profilaktyczna mastektomia obniża ryzyko zachorowania na raka piersi u nosicielek mutacji BRCA1, BRCA2 do około 2%, podaje Telemedia.pl. Jak to? Nie rozumiem. Piersi są usunięte, jeszcze jest około 2%.
No, w tym cytacie z mojej książki mówiłem o 10%, mówił profesor Jastrzębski, jak dobrze pamiętam, a tu jeszcze 2%. Nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Nie ma piersi, a można zachorować. Na przestrzeni lat wokół zabiegów profilaktycznej mastektomii narosło wiele mitów, kontrowersji. Czy słusznie? Jest ogromny postęp w dziedzinie badań genetycznych i o ile kiedyś mieliśmy jeszcze wątpliwości, czy u wszystkich pacjentek proponować mastektomię profilaktycznie, czy obserwację, to teraz jednak widzimy, że uniknięcie choroby jest lepsze dla kobiet, bo jest mniej obciążające dla organizmu. Nosicielkami zmutowanego genu jest około 10% wszystkich kobiet z rakiem piersi. Ja mam informację, że jest 5%. Dobrze, niech będzie 10%. Okej, to dość duża grupa, biorąc pod uwagę, że jest to zwykle nowotwór złośliwy. Tłumaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w instytucie wspomnianym, w Instytut Centrum Zdrowia Matki Polskiej, profesor Marek Zadrożny. Rak piersi. Rak piersi jest najczęściej, to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet stanowi około 23% wszystkich zachorowań wśród nowotworów i jest przyczyną około 14% zgonów. Wcześniej wykryty jest uleczalny, dlatego tak ważne jest, aby regularnie się badać. Oprócz USG i mamografii należy wykonywać samobadanie piersi w domu. W przypadku wielu kobiet to pierwszy krok do wykrycia nieprawidłowości. Mamografia, zaraz. Jak to jest, że Szwajcaria zakazała badań mamograficznych. Chyba tym tematem się zajmiemy również. Dlaczego mamografia została zakazana w Szwajcarii? O co tu chodzi? Mówił bardzo często o tym na ten temat doktor Jaśkowski. Chyba gdzieś tu mam cytat z niego, więc troszeczkę przerwę w tej chwili to. O, posłuchajcie. Cytat z doktora Jaśkowskiego. Czy nie mówię, że on ma rację? Nie jestem lekarzem, nie jestem onkologiem, nie wiem. Wiem tylko, że doktor Jaśkowski, któremu samorząd lekarski zawiesił w 2017 roku prawo wykonywania zawodu za krytykowanie niepopularnej, kontrowersyjnej szczepionki przeciw grypie. Nie tylko zresztą jemy. Cytat z doktora Jaśkowskiego. Już kilka lat temu przedstawiłem wyniki badań dyskwalifikujących, przepraszam, coś tutaj mi wchodzi, reklamka. Już kilka lat temu przedstawiłem wyniki badań dyskwalifikujące mamografię jako metodę badania przesiewowego kobiet w kierunku wykrywania raka piersi. Autorzy pracy poniżej przytoczonej twierdzą jednoznacznie, że obniżenie śmiertelności w przypadku raka piersi wynika tylko i wyłącznie z lepszej opieki uświadamiania kobiet, a nie występuje w związku z rutynowymi badaniami przesiewowymi. Takiego wywiadu udzielił główny autor pracy Philippe Othier z International Prevention Research Institute w Lyonie, Francja, dla Medscape Medical News. I mam tutaj stronę przeczytam to tak, jak się pisze. prisonplanet.pl, nauka i technologia, mamografia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to akurat mam tutaj w mojej po prostu kochanej książce. Dobrze, a więc w takim razie, oprócz USG i mamografii należy wykonywać samobadanie piersi w domu. W przypadku wielu kobiet to pierwszy krok do wykrycia nieprawidłowości. I co jeszcze? Czy coś tutaj jeszcze już więcej nie ma? Zamykamy artykuł, tak prawdę mówiąc. No i teraz jest sprawa taka, co dalej z tym fantem robić. Ja zawsze powtarzam, kochani, że najlepiej najpierw zdobyć informacje i zastanowić się, czy to, co oferuje nam system, to jest najlepsze. Na pewno usłyszeliście ostatnio, że już system wymyślił w Polsce 500 tysięcy złotych kary dla wszystkich ludzi, którzy będą oferować, proponować, jak zwał, tak zwał, do każdego słowa można się przyczepić, 500 tysięcy złotych kary finansowej za propagowanie wszelkich metod, których nie popiera medycyna. Żegnajcie więc zielarze,
akupunkturowcy, część masażystów być może, ludzie, którzy wykonują biorezonansę, a więc diagnostykę i niszczenie pasożytów, pożegnają się, znaczy zagrożeni są takimi karami, no, wielu innych ludzi. Czy ja jestem zagrożony? Zawsze powtarzam, nie leczę, nie jestem lekarzem. Przedstawiam informacje, propaguję pewne metody, propaguję przede wszystkim profilaktykę, której zadaniem jest zapobieganie chorobom, a nie tylko wczesne wykrycie i szybko do szpitala na leczenie. Ktoś za to bierze kasę i to nie wąską kasę, tak prawdę mówiąc. Ktoś, kto. Będziemy o tym jeszcze dyskutować. Więc pytanie, kochani, czy faktycznie lepsze jest wczesne wykrycie, leczenie, czy też ewentualnie, oczywiście, badania. Ja jestem jak najbardziej za tym, poważnie, ale przede wszystkim dbanie o siebie. A jak można zadbać o siebie? Słuchajcie, metod jest cała masa. Począwszy od tego, żeby pić czystą wodę. Czystą. Najlepiej o heksagonalnej strukturze, najlepiej o wysokim pH organizmu. Trzeba troszeczkę zadbać o naszą stronę fizyczną, a więc po prostu pielęgnować ruch, pielęgnować spacery, uprawiać jakąś po prostu gimnastykę, postarać się zdrowo odżywiać. Odżywiać, a nie tylko jeść. Ja wiem, że to jest postulat taki trochę wzięty z sufitu, bo kto dzisiaj ma szansę na zdrowe odżywianie? Więc jeżeli nie mamy szansy na zdrowe odżywianie, tylko na tak zwane normalne, ja też odżywiam się, znaczy, przepraszam, jem normalnie, bo kupuję tam, gdzie każdy z was, ale ja z kolei przyjmuję masę suplementów różnych. Regularnie od 12 lat. Nagrywam ten odcinek w październiku. Za kilka miesięcy, 2 stycznia, skończę 71 lat. Myślę, że jestem w niezłej kondycji, jednak zawsze powtarzam, nie wiadomo, kiedy się każdemu świeczka wypali, więc nie wiem, kiedy się moja wypali, co się może stać, jakie mogą być przyczyny odejścia na tamten świat. Nie wiem. Natomiast na dzisiaj, biorąc pod uwagę ten mój wiek, całkiem dobrze się czuję, dobrze funkcjonuję. Wielu ludzi mi to samo mówi, że nie tylko wyglądam, ale jak się poruszam, jaką mam energię i tak dalej, i tak dalej. Trzeba zacząć się odkwaszać, zrozumieć, kochani, że zakwaszenie, czyli zatoksycznienie organizmu, to jest źródło kilkudziesięciu chorób, ponad 70 chorób, z którymi oficjalny system kompletnie sobie nie radzi. Nie radzi. Pokażcie mi człowieka uzdrowionego dzięki lekom stosowanym na przykład z dny moczanowej, albo z prostaty, albo reumatoidalnego zapalenia stawu. Pokażcie mi takiego człowieka, który wyszedł z tych chorób. A miażdżyca, a udary mózgowe, skąd to się wszystko bierze? A policystyczne jajniki, a cukrzyca typu 2, typu 1, a alergie, a astma. A niepłodność, nie mówię o bezpłodności, tylko niepłodności kobiet i mężczyzn. 1,5 miliona polskich par nie może mieć dzieci i nie wiadomo, co z tym zrobić. Także system nie wie. A ja i moi znajomi, którzy propagują kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu, zresztą program opracowany przez lekarzy, okazuje się, że pary mogą mieć dziecko. Można wyjść z dny moczanowej. Znam lekarza, bardzo zresztą znanego lekarza, który cierpiał na dnę moczanową 16 lat. Stosował typowe leki, miał dostęp do wszystkich leków świata, bo był znaną postacią, jeździł na wiele po prostu różnych szkoleń. Mówił: Janusz, ja jeździłem na Filipiny, do Manili, do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych, wszędzie. Nie umiałem sobie poradzić. Miał nadciśnienie, otyłość brzuszną. Okazało się, że 8 miesięcy nie było dny moczanowej. W ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy wyregulował sobie ciśnienie krwi. Odchudził się przepięknie i tak dalej, i tak dalej. Mówię o konkretnych rezultatach. I takich rezultatów mamy mnóstwo. Ludzie wychodzą z cukrzycy, z innych rzeczy. Ale w jaki sposób?
Nie chodzi o leczenie. Ja się nie zajmuję w ogóle leczeniem, jeszcze raz powtarzam. Nie jestem lekarzem, od leczenia są lekarze. Trzeba być idiotą ewentualnie, jeżeli złamie się nogę i później się pójdzie się do zielarza brać ziółka. No nie, idziemy do lekarza, to chyba zrozumiałe, tak? To jego rolą jest do chirurga, żeby nas poskładał. I warto robić badania profilaktyczne, jak najbardziej, od tego jest medycyna. W przypadkach, gdzie chodzi już o ratowanie życia, nie ma czasu, no to oczywiście, że trzeba zaufać medycynie. Chociaż też nie do końca. Bo znam masę przypadków, przypadki na przykład sepsy, na pewno wiecie doskonale, co się dzieje z sepsą. Że są opracowane metody ratowania ludzi w sepsie i co? Nie chcę więcej mówić, bo wiecie o co chodzi. Zdarzają się ogromne tragedie, ogromne tragedie. Gdzie dzieciaki umierają w sepsie i się nie podaje im pewnego prostego specyfiku, który mógłby uratować, przynajmniej spróbować. Bo jest powiedziane, kochani, że zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza-dentysty jest artykuł 4. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. OK. Dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością. Czy tylko ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, czy dostępnymi mu metodami i środkami? Pytanie, czy można? Ci lekarze, którzy to robią, etyczni, z jakimi problemami później się napotykają. No ale to już mniejsza z tym, wracamy do tego tematu. Kochani, wszelkie decyzje należą do każdego z nas. Wszelkie decyzje. Mając dzisiejszą wiedzę, ja mówię o sobie, mając dzisiejszą wiedzę na temat nowotworów, mając kilkanaście lat spotkań z ludźmi, którzy wyszli z nowotworów, nie wszyscy wyszli, nie wszyscy. Bardzo często trafiają po prostu ludzie pytają o wspomaganie organizmu w chorobie nowotworowej już wtedy, kiedy już jest ostateczność. Kiedy już jest ostateczność. Kiedy wyszli ze szpitala, szpitale rozłożyły ręce i pacjenci albo powędrowali do hospicjum, albo po prostu do domów. I wtedy jest tragedia. I wtedy co my możemy pomóc? A jeszcze raz powtarzam, tu chodzi o profilaktykę, chodzi o to, że nawet jeżeli jest zagrożenie genem BRCA1, BRCA2 w przypadku pań, to nie oznacza to, że jest to zagrożenie nowotworem stuprocentowe. Pod tą audycją zamieszczę linki do kilku moich audycji na ten temat. Audycji, w której mówię wyraźnie na podstawie bardzo ważnych badań naukowych, że samo posiadanie takiego genu jeszcze niewiele znaczy, bo trzeba uruchomić masę czynników, czasami kilkaset czynników równolegle, żeby doszło do tak zwanej ekspresji tego genu i tak dalej. Więc kochani, oczywiście, że rak piersi, każdy rak, w zasadzie nowotwór, bo każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem, a to już jest inna sprawa. Kochani, chodzi o to, żeby się przed tym chronić. To jest straszna choroba, tak. I chodzi o to, żeby z tego wyjść, żeby z tego też nie dopuścić do rozwoju tej choroby. To jest najważniejsze. W jaki sposób? Można. Można. Dlatego, że wystarczy odpowiednio wspomagać organizm i takie programy są. To nie są programy lecznicze w sensie medycznym, absolutnie. Tylko chodzi o to, żeby organizm sam sobie poradził, żeby układ odpornościowy był na tyle mocny naszego organizmu, żeby nie dopuścił do powstania nowotworu. Wielokrotnie na szkoleniach mówię, że mam, kochani, jak przedstawiam, prowadzę wykład na temat nowotworów, że kochani, że mam dla was dwie wiadomości. Jedną złą, bardzo złą, a drugą bardzo dobrą. Od której mam zacząć? No tej złej. Kochani, mam rentgena w oczach.
jak wszyscy wy tu siedzicie na tej sali, no i w tej chwili wy tu przed ekranami komputerów, komórek, to ta zła wiadomość jest taka, ja to widzę, że mnożą się w was komórki nowotworowe. W każdym z was. Straszne, prawda? Ale jest druga wiadomość dobra. Tak po polsku dobra, zaznaczam. Że również w waszym prelegencie, w gospodarzu tego kanału, teraz przedstawiającym wam tę audycję, realizującym audycję, też takie same komórki się mnożą. Dlatego powiedziałem, że to jest fajne, bo polskie, dobra wiadomość, tak po polsku. Jak to było w dowcipie, strasznym dowcipie. Człowiek złowił złotą rybkę, to była taka specjalna złota rybka i ta powiedziała, no wypuść, wypuść mnie. Nie, chyba, że spełnisz moje życzenia. Kochany, spełnię tylko twoje jedno życzenie, bo ja tam jestem taką specjalną złotą rybkę. Tylko się dobrze zastanów, przyjdź jutro po prostu, ale wypuść, ja na pewno przypłynę. Dobrze, przyszedł następnego dnia, o co poprosił. Spraw, żebym stracił, jak to było, żebym nie spalił. A chodziło o sąsiada, że mam sąsiada. A ta złota rybka powiedziała, że ale pamiętaj, że jeżeli tobie coś dam, to twojemu sąsiadowi najbliższemu dam podwójnie. No i więc on poprosił, to spraw, żebym stracił jedno oko. Takie typowo polskie, przepraszam, makabryczne, oczywiście, ale kochani, jest nas wspaniałych ludzi masa takich patologów z tego quasi dowcipu. Tacy są też, zdarzają się, ale nas wspaniałych ludzi jest znacznie więcej. Dbajmy w związku z tym o siebie. Dbajmy o nasze dobre samopoczucia, dbajmy o naszą wiedzę, dbajmy o to, żeby ta wiedza docierała do wielu, wielu innych ludzi. Dlatego proszę Was, już na zakończenie, proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, proszę o lajki, dlatego że to Wy będziecie mieli udział, żeby ten kanał, żeby ta wiedza z tego kanału docierała do szerszej po prostu publiczności. Jak na razie ciągle jest tam około 3550 subskrybentów. No, wielu jest nieaktywnych i tak dalej, nieistotne, ale dobrze byłoby, żebyśmy w końcu dobili do 4000, do 8000, to poszło. Po prostu zależy mi na tym, żeby przede wszystkim ta wiedza szła gdzieś tam szeroko. Już miałam propozycję ewentualnej monetyzacji, jakieś tam pieniądze. Nie wchodzę na razie w to w żadnym wypadku, bo bardzo sam nie lubię reklam, kiedy audycje są przerywane, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żeby ta wiedza szła do ludzi, a to będzie tylko od Was zależało. Słuchajcie, trzymajcie się dobrych nastrojów, mimo tego, że tematy nowotworowe są ciężkie, jednak uwierzcie, że nie jesteśmy bezsilni kompletnie. Możemy dać radę, możemy dać radę, do tego jest potrzebna wiedza i później działanie. Trzymajcie się, papatki. Do następnego spotkania.